No hej. Właśnie dzisiaj wyszłam na chwilę do ogródka, żeby sobie odświeżyć powietrze. Nie tylko musiałam psa wypuścić, jak zwykle. Nie wiem, kto to zrobił. Jestem bardzo ciekawa. Może Tiger coś w tym pomoże. Chodź, Tiger, zapraszamy. Nie wiem, ktoś ładny prezent załatwił. Ogólnie ciemny fan. Od tego zaczął dostać taką paczkę. Coś takiego. A w tej paczce... Co mamy? Dostaliśmy, tak. Po kolei. Grę. Gra, czyli otwarty świat. Czyli jak gdyby wszystko to czyni szybernik atrakcyjny. Następna gra. Brawl. O! Jeszcze jedną grę dostaliśmy. Oczywiście to moja ulubiona gra, dziękuję ślicznie. Arcydzieło strachu, jest mi czarki przeszły. Uwielbiam to. Dziękuję wszystkim. I właśnie dostaliśmy coś takiego. Bardzo ładne. Dziękujemy ślicznie za grafikę. Oraz za wspaniały list. Nie wiem kto, czy to chłopak, czy dziewczyna, nieważne. Jeżeli ty słyszysz i widzisz, dziękujemy się ślicznie. Pozdrawiamy się serdecznie, całymi sercami, bo słyszę tu na liście, czytam, że jest was kilka. No to jeżeli jest was kilka osób, to do was wszystkich. Ci, którzy to nam wysłali, dziękujemy serdecznie. I szczególnie jeszcze jedno, takie prezenty tego typu, to jest mile widziane, nie jakieś bzdety. I zaczynacie się przekonywać do nas, że to, co ludzie piszą, to trzeba przymknąć oczy i się dowiedzieć rzeczywistości, a nie, że tylko szukacie kogoś, bo coś, bo wam coś strzeliło do głowy. Ale nie tylko. Ja chciałam tutaj tylko mały fragmencik przeczytać, jeżeli mogę, bo tu osoba, znaczy kilka tych osób napisało: uważamy was za najlepszych polskich youtuberów i mamy nadzieję, że nie da się zniszczyć gimbusom, frolom i hajkerom. Więc dlatego naprawdę jest mi tu miło, że wy jako grupka, która tutaj nam przysłała prezenty te śliczne. Ogólnie prawdziwy, wierny fan właśnie robi coś takiego. A dużo ogólnie tak ala fanów wysyłają jakieś bzdety, które to są nieprzydatne. Dokładnie. Czyli robią z tego bekę. Bekę, nie tylko. A dwa z drugiej strony, jak ktoś jest wiernym fanem od początku do końca, to powinien zrozumieć to, że to, że dla was robimy, nagrywamy filmiki, bo to nie to, że dla siebie to robimy, to dla was robimy ogólnie te filmiki. Wy, żebyście nas promowali, propsowali na rzeczy, ale my też chcemy od tego mieć z tego. Nic za darmo w życiu nie ma. My dajemy, wy musicie też dać. Tak jak teraz, na przykład, teraz ostatnio dostaliśmy od Zbyszka fajny prezent, więc Zbyszek dostał pozdrowienia. Teraz nie wiadomo kto to, widać, że to jest kilka osób, dali nam prezenty. Więc widzicie, co zawsze w prezenty, to my od razu wam dziękujemy, tak? Tak, tutaj ktoś napisał jeszcze, że nie zapominamy cover Kobry, DC Tigera, poradniki, recenzje centu i gier oraz przede wszystkim filmiki po owocnych zakupach. To coś, na co czekamy każdego dnia. Widać to, że ta osoba, nie tylko ta osoba, ale i jej pozostała grupka przyjaciół, którzy są naszymi fanami, wspierają nas i sami się przekonali, że jesteśmy prawdziwymi gwiazdami. Oni są naszymi prawdziwymi fanami, którzy od początku nas oglądają i wspierają. Sami przekonali się, że faktycznie nie jesteśmy jakimiś maninami, jak tutaj jest napisane, że... zaraz wam przeczytam.
O, że, bo wiemy, że razem z Kobrą jesteście prawdziwymi graczami, to prawda, a nie żadną meliną i patologią jak na wchodniej. To jest prawda. Nie jesteśmy żadną patologią ani meliną jak na wchodniej. Wchodnia to były inne czasy, tam były zawsze imprezki, bo my się wtedy chcieliśmy wam pokazać, kim jesteśmy. Po prostu nasi przyjaciele, którzy wtedy w tamtym, jak byliśmy na wschodniej, po prostu chcieli z nami popić, wypić, żebyśmy się bardziej się z nimi jak gdyby otworzyć się, nie? Ale z drugiej strony zrobili z tego bekę i nakręcili przeciwko nam w ogóle jakieś sprawy, w tym sensie, że Melina i inne rzeczy. Oni zrobili brud w internecie, wysmanowali nas, a tego nie chcieliśmy, ale to wy sami ludzie robicie coś takiego, zamiast posłuchać nas na poważnie i spotkać się z nami na żywo, to wolicie to właśnie oglądać, tak mówię, przeróbki kanałów nieoficjalnych, lakujecie w ogóle fejsa, czyli fajki te przeróbki kanałów czy strony. Wystarczy nas się zapytać, napisać do nas na PRI, czy to jest nasze konto, czy fake. Czyli nasze koleżanki mega fałszywe. No. Ale mam nadzieję, że po prostu daliście zrozumieć i prawdziwy fan się nigdy nie pyta, czy to jest prawdziwe konto, czy nie. Dokładnie, bo tak. Wystarczy, że ja każdą informację robię filmik, informuję wszystkim dookoła, że to jest nasza strona, nasz kanał i inne rzeczy. Nigdy nie ma coś takiego, że ja nie daję im info. Daję wszystko info, czyli lajkowanie i inne rzeczy. Kto jest wiernym fanem, ten wie dokładnie. A kto jest niby fanem, to dla mnie to jest niepoważne. Każdy twierdzi, że jest fanem, a wychodzi to co innego. W rzeczywistości gówno, a nie fan. Jeszcze raz dziękujemy tej osobie ze swoją grupką za te śliczne, wspaniałe prezenty. Naprawdę dziękuję. Jeszcze raz pozdrawiamy was i buziaki. Alo.